odpowiedział na zarzuty części krytyków, którzy uważają, że ten film jest hagiograficzny. No jest hagiograficzny, no ale przecież ja robię o postaci, która taką ważną rolę odegrała w naszym życiu politycznym. I to widać w filmie, że są i inne siły. Byli ci, którzy uważali, że jeżeli nas jest 10 milionów Solidarności, to my możemy wszystko. To my możemy, że tak powiem, wymusić na władzy, co nam się tylko podoba. A Lechu dobrze rozumiał, że niestety, ale tak nie jest. No i w końcu stan wojenny potwierdził jego obawy. Już niedługo się będziemy sami mogli o tym przekonać, ale skoro jesteśmy przy tym temacie, to proszę powiedzieć, czy motyw lojalki został uwzględniony w tym filmie? Tak, tak. Jest oczywiście. Jest uwzględniony, Lech się przecież tego nie wypiera. On nie miał innego wyjścia, jest pokazane. I jak podpisuje, i dlaczego podpisuje. Przecież urodziło mu się wtedy pierwsze dziecko, co też nie jest bez znaczenia. Miał obowiązki tak samo i ojca, i rodziny. To jest, muszę powiedzieć, że to jest fantastyczna postać. Są ujęcia archiwalne w tym filmie. Wspominał to pan też o kluczowej roli Anny Walentynowicz w rozpoczęciu strajku, a jednak podobno nie ma nagrań archiwalnych właśnie z jej udziałem w tym filmie. No, wie pan, tu pojawiły się pewne trudności, które można było wziąć pod uwagę i których nie można było nie uwzględnić. Nie wszystkie materiały nam się udało wykorzystać, bo byli koledzy, którzy nie chcieli, żeby te materiały były użyte, to każdy ma do tego prawo. Ja byłem prezesem stowarzyszenia, no to jak ja bym mógł odmówić im tego prawa, kiedy o to prawo żeśmy walczyli. No i to jest, mogą sobie życzyć albo nie życzyć użycia materiału dokumentalnego, ale nie mogą sobie życzyć albo nie życzyć, żeby taka postać się pojawiła w naszym filmie. Walentynowicz pojawia się, gra aktorka, ją pojawia się w naszym filmie. Czy pan w 100% jest zadowolony z realizacji filmu? Ja jestem zadowolony, że zrobiłem film. Natomiast jak film będzie przyjęty, no to nie jest tak trudno, dlatego że to nie jest film, czy film jest dobry, czy zły. Bo tak mogły być przyjęte inne filmy, czy się udał, czy się nie udał. Tylko tutaj podział nastąpi zupełnie w innym, jakby w innym przekroju. To są tacy, którzy uważają Lecha Wałęsę, tak jak ja, za bohatera naszych czasów, niezastąpionego w tym momencie, kiedy dzieje się akcja mojego filmu. Uważam, że wtedy, tak jak tamte filmy, Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza spełniły swoją rolę. Człowiek z żelaza, na przykład nikt nie wiedział, jak wyglądała Solidarność, bo to się odbywało, że tak powiem, w naszym kręgu. Tam telewizja nie wchodziła, nie wchodziły, kamery były tylko nasze. W związku z tym, jak długo nie powstały te filmy, no to nie powiadomo, jak to wygląda. Także myślę, że tutaj właśnie będzie ten obraz tamtych wydarzeń, naszych nadziei, takiej wspólnoty, jedności, jakiegoś porozumienia. Dobrze by to było, bo czasy nie są sprzyjające właśnie zgodzie. Czy to już jest pana ostateczna decyzja, że Wałęsa, Człowiek z nadziei, będzie zamykał tryptyk? Nie kusi pana, żeby zrealizować kolejną część? No, ja pani powiem. Nie bardzo chciałem, żeby sama nazwa, jak to się nazywa tylko Wałęsa, to jest jakaś taka, no, to trochę wygląda na demonstrację. Nie wiadomo, co to jest. To jest jakiś Wałęsa. A jak jest podpisane, że człowiek znajdzie, aha, to film jest, do kina trzeba iść. Bo takie dwa były już wcześniej. Aha, i ten dalszy ciąg. No. A ja zrobiłem film, ja nie, że tak powiem, nie biorę udziału w polityce. Tego już nie muszę robić. A jeszcze wracając do Wałęsy, skąd decyzja o tym, żeby premiera odbyła się właśnie w Wenecji, za granicą, a nie w Polsce? Jestem laureatem Złotego Lwa.
Także mogę dawać film nie ryzykując, że nie dostanę nagrody, to nie, też nie jest bez znaczenia. Nie, wydaje mi się, że to byłoby dobrze, żeby pokazać film, bo to jest jakby taka bezstronna widownia, co? A ponieważ, tak powiem, wcześniej jest festiwal niż nasza możliwość dystrybucji ze względu na kina i na naszych dystrybutorów, dajemy do Wenecji, żeby tam pokazać i może się spodoba. Co teraz? Czy długie wakacje, czy już w planach kolejny film? Długie a od czego miałyby to być wakacje? Od pracy, od kręcenia filmu. Od pracy. Ale wie pan, że jak człowiek przestaje pracować tak intensywnie, jak ja pracuję, to zaczyna się zajmować sobą. Jak się zaczyna zajmować sobą, to zaraz jest chory. Nie wiem dlaczego, ale on nam coś tak ma. Tego już, a może by tego, może się dłużej przespać, a może by tak, a może by... marny pomysł na życie. Ja jeszcze mam jakieś robótki do 10-15 i zaczynam zdjęcia z Jolą Dyleską, dlatego że krótko przed śmiercią Marek Edelman podyktował taki tekst i była miłość w getcie. Każdemu z nas polecił co innego. Joli Dyleskiej polecił, żeby zrobiła ten film, no bo ona miała z nim rozmowę, a mnie polecił, żebym wyreżyserował sceny z aktorami. 8 takich scen jest miłosnych. Także to będzie moje zajęcie na październik. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.